Żyjemy w świecie, w którym jest dużo chaosu, dużo rozbicia. Żyjemy w świecie, powiedzmy wprost, zepsutym przez grzech, rozdartym przez grzech Adama i Ewy, ale my jeszcze dokładamy swoje, pogłębiamy to rozdarcie. I ten chaos, to rozbicie sprawia, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa. A jak nie mamy, to rodzi się lęk. I jeżeli lęk jest niezaopiekowany, nieuzdrowiony, nieodreagowany, on się zamienia w agresję. Po zamachu terrorystycznym na World Trade Center było w ludziach tyle lęku, że nie wiedzieli, co z nim zrobić. Jak tylko pojawił się ktoś, kto choć trochę był podobny do, powiedzmy, tego Osamy Bin Ladena, który był podejrzewany jako pierwszy, czy do kogokolwiek innego, kto się kojarzył z terrorystą, to wobec tej osoby właśnie podejrzanej, podobnie wygląda do terrorysty, Amerykanie mieli wobec tej osoby dużo agresji. A jak jest dużo agresji w czynach, w słowach, to pogłębia się jeszcze bardziej rozdarcie i chaos i błędne koło się tworzy. Jeszcze do tego wszystkiego mamy takie przekonanie, że chyba jesteśmy tutaj z tym wszystkim sami. Czasami pojawiają się wątpliwości, czy Bóg się jeszcze o nas troszczy. I pamiętam kiedyś na mojej pierwszej parafii w Strykowie, jak uczyłem w gimnazjum, jedna z uczennic się spytała przeksiędza, dlaczego były te zamachy na World Trade Center? To dlatego, że Bóg nas opuścił? Należałoby odpowiedzieć, że te zamachy były nie dlatego, że Bóg nas opuścił, ale dlatego, że człowiek opuścił Boga, że opuścił Jego przekazania, że wzgardził piątym nie zabijaj i wszystkimi innymi też wzgardził przekazaniami. I apostołowie też przeżywają lęk. Jakby czuli, że są na tym wzburzonym jeziorze sami. Nie potrafią sobie z tym poradzić. I ten lęk jest do tego stopnia wielki, że on sprawia, że oni zaczynają źle widzieć. Że nawet Boga widzą jako zjawę. Z Boga robią karykaturę. I co jest lekarstwem na tę sytuację osamotnienia, chaosu, lęku, rozbicia? Co jest lekarstwem? Obecność Jezusa. Jezus mówi: odwagi, ja jestem. Ja jestem, to jest imię Boga. Kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzewie gorejącym, Mojżesz się pyta, jakie jest Twoje imię? Bóg mówi: jestem, który jestem. To jest moja istota, że jestem odwieczny, nigdy nie przestanę być, jestem obecny. I Pan Jezus mówi: ja jestem, to znaczy jestem Bogiem. Mam władzę nad żywiołami, mam władzę nad światem. Pan Jezus podzielił się z nami w jakiś sposób tą władzą, bo dał nam wolność, dał nam świat, żebyśmy mogli nim zarządzać. Ale Jezus mówi: odwagi, ponieważ ja jestem Bogiem. I to daje apostołom i nam szansę na doświadczenie pogody ducha. Mianowicie to doświadczenie, że jesteśmy zaopiekowani przez Boga, że jesteśmy przez Niego niezwykle mocno pokochani, daje nam, wlewa do naszego serca nadzieję, daje nam pogodę ducha, że jest ktoś, kto nad nami czuwa, że ostatnie słowo nie należy do rozbicia, do grzechu, do rozdarcia, do chaosu. Ostatnie słowo należy do Boga, który wprowadza ład i harmonię. Ale przeszkadza nam w tym, żeby to widzieć, żeby tego doświadczać, przeszkadza nam wzburzenie. Tak jak apostołom wzburzone morze, wzburzone lęki, wzburzone emocje przeszkadzają zobaczyć Boga. Myślą, że to zjawa. Tak nam też w patrzeniu przeszkadza wzburzenie. Jakie wzburzenie? Głównie emocjonalne. Bardzo dobrze o tym wiedzą politycy i wszyscy ci, którzy dążą do władzy. Wiedzą, że jak się odpowiednio mocno wzburzy emocje,
to wykorzystają wtedy sobie zasadę dziel i rządź. Tak mocno podziel ludzi, tak mocno ich skłuć, że w pewnym momencie wejdziesz i przejmiesz nad nimi władzę. I widzimy to bardzo wyraźnie, również w naszej polskiej rzeczywistości. Tak bardzo skonfliktować ludzi, że wejdę w tę burzę emocjonalną i zamanipuluję tymi emocjami, zdobędę władzę. Ale wie o tym też szatan. I szatanowi też zależy na tym, żeby w naszym życiu był nieporządek, nieład, rozbicie emocjonalne w woli, w myśli, w sercu, w uczuciach, w relacjach. Tak mocno chce rozbić naszą więź z Bogiem i z drugim człowiekiem, że wtedy jest jak taki rybak, który lubi łowić w mętnej wodzie. W tej mętnej wodzie ryby nie widzą ani sieci, ani rybaka, który ich po prostu wyławia. I co jest na to lekarstwem, na to wzburzenie? Tak jak powiedzieliśmy, obecność Jezusa, ale też Jego Słowo. Jezus mówi odwagi. I to daje sercom pewną ciszę, pewien pokój serca. Ale też, kiedy Pan Jezus wchodzi do łodzi, nastaje głęboka cisza. Burza się ucisza. Więc widzimy tutaj lekarstwo, relacja z Jezusem, zaproszenie Jezusa do naszego życia może wprowadzić pokój, ład, harmonię. Bóg nie jest w chaosie, we wzburzonych emocjach. Czytaliśmy dzisiaj, że Bóg nie jest ani w ogniu, ani w trzęsieniu ziemi, ani w wichurze Boga nie ma. A po tym wszystkim szmer łagodnego powiewu. Kiedy to Eliasz go usłyszał, kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Boga możemy spotkać, ale żeby Go spotkać, potrzebujemy ciszy. Wie o tym też kusiciel i chce w naszym życiu zniszczyć ciszę. Jak wygląda to kuszenie? Ewagriusz z Pontu, który sformułował taką naukę o 8 złych myślach, o 8 złych duchach, które później zostało przełożone z Kościoła Wschodniego na nasz Kościół Zachodni. Z tych 8 złych myśli wyszło 7 grzechów głównych. Ale Ewagriusz mówi, że pierwsze co doznajemy kuszenia w obżarstwie. I tu nie chodzi tylko o żołądek. Tu chodzi o zmysły. Obżarstwo zmysłów. Życie konsumpcyjne. Więc może być w naszym życiu tak dużo radia, tak dużo telewizji, obżarstwo wzroku, czy to na zakupach, czy to w internecie, czy to w telewizji, gdziekolwiek. Obżarstwo wzroku, obżarstwo słuchu, obżarstwo języka, że chcemy tak wszystko nagadać, wygadać, wszystkich obgadać, naplotkować. Że tak bardzo chcemy konsumować w zmysłach, że już nie potrafimy żyć w ciszy. Już nie potrafimy praktykować w naszym życiu ascezy, z czegoś zrezygnować, coś z naszego życia wyrzucić, wyłączyć radio, wyłączyć telewizję, ukrócić plotkowanie, stworzyć ciszę, przestać karmić nasze zmysły, nasz wzrok, nasze uszy do przesady, do bólu. Zwłaszcza u młodzieży to widać, wszędzie ze słuchawkami. Jest takie obżarstwo słuchu. I kiedy stworzymy dzięki temu niemodnemu słowie asceza, dzięki ascezie stworzymy w naszym życiu przestrzeń ciszy, przestrzeń pewnej pustki, w którą może wejść Pan Bóg ze swoim słowem, doświadczymy rzeczy niezwykłych. Doświadczymy Bożej obecności. Doświadczymy tego, że Jezus przezwycięży nasz lęk. Doświadczymy tego, że Jezus wprowadza w nasze życie ład, harmonię, że nasze życie zaczyna się układać nasze życie z Bogiem, zaczynają się układać nasze relacje, zaczynają się układać nasze myśli, nasze emocje. Dzięki Jezusowi i Jego Słowie wszystko w naszym życiu może się poukładać i wtedy widzimy właściwie zaczynamy widzieć Boga, właściwie drugiego człowieka.
właściwie zaczynamy widzieć nasze życie, to co ważne, to co nieważne, to co pilne, to co nie jest pilne, to co nas krzywdzi, to co nas rozwija. I po co to wszystko? Żebyśmy mogli stanąć przed Jezusem tak jak apostołowie, oddać Mu pokłon i powiedzieć tak jak dziś apostołowie: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jesteś Panem mojego życia. Jesteś Królem historii świata. Tobie oddaję pokłon, Tobie oddaję chwałę. Wprowadź w moje życie ład, harmonię. Pokieruj moim życiem tak, żebym osiągnął szczęście już tu na ziemi i dotarł do szczęścia wiecznego w niebie. Amen.